Miejsce w kategorii D na olimpiadzie w Utrechcie w 1995 roku. Jeff Sonny to wybitny rozpłodowiec, ojciec, dziadek i pradziadek trzech olimpijczyków. Dziadek gołębia o numerze PLOL 11 244 722, srebrnego medalisty w kategorii D na olimpiadzie w Budapeszcie w 2015 roku u kolegi Jacka Sabata. Pradziadek srebrnego medalisty w kategorii C na olimpiadzie w Poznaniu w 2011 roku u świętej pamięci Wojciecha Oleszczuka. Pradziadek złotego medalisty w kategorii C na olimpiadzie w Poznaniu w 2011 roku u świętej pamięci Leszka Chojaka. W późniejszym czasie zakupiono również inne wybitne gołębie w tej hodowli. Musimy wspomnieć tu o gołębiu Belk 2004-64-68-512, wnuk sławnego superrozpłodowca o imieniu Perfecto. Zakupiono również gołębia o numerze Belk 2004-64-68-517, syna superlotnika i rozpłodowca Reno. W rodowodzie tego gołębia występuje dwukrotnie krew Sony, Perfecto, Robin i Mustanga. Kolejny zakup to ptak o numerze Belk 2006-62-67-291, córka gołębia Sydney i samiczki Ania, a wnuczka sławnego Perfecto. Następny ptak, jaki został zakupiony przez braci Łepuch, to Belk 2008-63-14-793, córka Geszelpe Witz Lab i Pia. Kolejny zakup to gołąb o numerze Belk 2008-63-14-844, córka Jaspera i Kian, a wnuczka Pinokio i Baksy. Kolejny zakup to ptak o numerze PL0370-06-66-66, syn Mildo i Astina, a wnuk sławnego superrozpłodowca o imieniu Perfecto. Gołębie rasy Houben to obok Kopmanów i Engelsów są bazowymi gołębiami braci Łepuch. W 2003 roku bracia Łepuch udają się do Belgii, do miejscowości Putte, gdzie mieszkają sławni bracia Engels. Podczas pierwszej wizyty zakupują 5 super gołębi do rozpłodu, a potem w kolejnych latach 2005, 2010, 2012 dokupują kolejne perełki z tego wspaniałego gołębnika. Wszystkie zakupione przez nich gołębie to wnuki superrozpłodowca 94-178, syna sławnego na cały świat gołębia 231, którego potomstwo dało bazę wielu czołowym gołębiom na całym świecie. W 2005 i 2006 roku odwiedzają Dirka van Dijka w Belgii i zakupują tam 3 wnuki Kanibala i 2 wnuczki Burgessa, wybitnego rozpłodowca u Dirka. Nie możemy nie wspomnieć o wizycie u hodowców Van Hoffe, Uiterhofen w Putte, wspaniałych graczach na wszystkich dystansach. Należy również wspomnieć o gołębiu Vos 94, który okazał się superrozpłodowcem i był protoplastą wielu gołębi na gołębniku naszych rozmówców. Mamy teraz okazję dzięki archiwalnemu nagraniu zobaczyć jeszcze raz tego wspaniałego ptaka. Gołąb, który się nazywa Vos 94 od Heinza Gilieryca. Jest to Jansen, bardzo dobry rozpłodowiec, który wydał dużo wspaniałego potomstwa. W drugiej, trzeciej generacji, czwartej, jego syn Gold Vos 2 razy zdobył po 10 konkursów. I to czołowe konkursy, trzecie, szóste z Ledy i tak dalej. Jego wnuk Big Vos był pierwszym asem lotowym w regionie. W D kategorii był pierwszym, a w B był piątym. Walory rozpłodowe tego gołębia doceniła wielka rzesza hodowców w Polsce. Na ekranie prezentujemy teraz listę hodowców, którzy są dozgonnie wdzięczni braciom Łepuch za pozyskany materiał hodowlany z linii Fosa 94.
ostatnich latach bracia Łepuch odwiedzili Gerharda Kopmana, Chrisa Heberechta, Marka Polina, Marcela Albrechta oraz wielu, wielu hodowców, których nazwiska przyprawiły nas o ból głowy. Wszędzie tam zakupili najwybitniejsze okazy, które obecnie znoszą złote jaja na gołębniku w Łęknicy. Dzięki tym licznym wyjazdom nasi bohaterowie mogą pochwalić się niesamowitym stadem gołębi rozpłodowych, które teraz zaprezentują. To jest oryginał Kopman, wnuk Cassiusa, wnuk Basiry. Cassius to super rozpłodowy gołąb u Gerharda Kopmana. Syn Kleine Dirka razy Analiz. Basira znowu super lotniczka była. Miała pierwszy na 10 tysięcy, konkurs pierwszy na 4 tysiące i tak dalej. Cassius był sparowany z córką Nasdaqa od Mauricio Casarta. Nasdaq zdobył pierwszy narodowy z kulik. To jest długi lot. Także tu ma też 25% długodystansowców ten gołąb w sobie. Bardzo dobry gołąb rozpłodowy. Jego dzieci, wnuki bardzo dobrze latają, zwłaszcza wnuki. Dalsze pokolenia dobrze latają. Wnuki tego gołębia u Zbigniewa Kaczmarskiego z oddziału Turek w 2013 roku zdobyły wicemistrza Polski w GMP. Czyli jego dalsze pokolenie, czyli wnuki, no. Po córce jego. To jest następny oryginał od Kopmana, to już jest starsza samiczka z 2007 roku. To jest córka Golden Blue oraz Annabel. Golden Blue to jest pełny brat Mr. Everman, olimpijczyka i drugiego asa Holandii. Natomiast matka jej to jest Annabel, którą kupił w 2008 roku hodowca niemiecki Pitman. Jest to bardzo dobra samica rozpłodowa, której jej bezpośrednie dzieci zdobywają pierwsze konkursy asy. Jej syn był drugim tu asem oddziału, 12 konkursów zdobył, był drugim asem oddziału, a dziewiątym regionu. W regionie był, w kategorii długi dystans. Następny jej syn to był przez kilka lat w B kategorii bardzo dobry. Dwa razy pierwszy konkurs. Także ona daje asów i zwycięzców z lotów. Jej wnuczka w tamtym roku zajęła czwarte miejsce w lotnikach młodych w Polsce, w dobrym locie, w czasopiśmie Dobry Lot. W tym samym roku Holender kupił od Gerharda Kopmana pełną siostrę, która została babką też super gołębi. Także to cała linia dobrze lata. U nas, mówię, w Polsce i w Holandii. To jest następna samica oryginał od Gerharda Kopmana z 2007 roku. I to jest córka Izabel, a Izabel była matką gołębia, który wygrał dla Kopmana 75 tysięcy w południowej Afryce. Natomiast ojciec to jest po Barna, po Analiz, to jest super lotniczka i jeszcze bardzo dobra w rozpłodzie. Po tej Barnie bardzo dobrze się gołębie sprawdzają, bo ja w którejś roku pokazywałem Kopmanowi, to mówi, że ma dużo zgłoszeń, że po tym gołębie właśnie dużo gołębi bardzo dobrze lata. Ona jest matką między innymi też dobrych gołębi rozpłodowych i między innymi właśnie u Zbigniewa Kaczmarskiego w połączeniu z tym wnukiem Cassiusa dała bardzo dobrą samiczkę rozpłodową. No, u nas to jest tak samo, jej wnuk był w drużynie, co zdobyła 18 miejsce w 2013 roku B kategorii w Polsce, to jej wnuk. Następny wnuk jej też był w tej drużynie
Także u nas o inne się bardzo dobrze sprawdzają po tej samicy. I w tym roku wygrał pierwszy ten lot powyżej 4000 gołębik. To jest następny gołąb oryginalny od Gerarda Kopmana, samica z 2007 roku, końcówka 498. Ona jest matką gołębia, który zdobył dla nas drugie miejsce w długich lotach w 2013 roku. Drugie miejsce w Polsce na długim dystansie. Bardzo dobra samica rozpłodowa. To jest matka Duko. Matka Duko i Gaziry. Duko jest synem Mr. Evermana i Analiz. Czyli tutaj mamy dwa super ptaki. I lotowe, i rozpłodowe. Mr. Everman i Analiz. Gazira bardzo dobrze też latała. Zdobyła pierwsze miejsce na 13 tysięcy gołębi. Także po wybitnych gołębiach. I dalej to przekazuje w swoich genach. Jej syn był też w maratonie w 2010 roku. No, to jest następny oryginalny gołąb z 2011. Jest to samiczka. I to jest imbret na Magic Mana, który wygrał pierwszy narodowy lot z Le Mans. Tak samo ze strony ojca, ona ma 25% Chrisa Heberekta, gołębia, czyli najlepszego jego rozpłodowego od Chrisa Heberekta, który tam dał Aika, pierwszy narodowy as Belgii. I tak samo u Kopmana się bardzo dobrze sprawdzają w skrzyżowce z innymi. To jest następny oryginalny gołąb Gerarda Kopmana z 2008 roku. To jest wnuk Junge Sprintera od Marcelesa Arblisa, który zdobył 5 pierwszych miejsc. Tak samo wnuk Judy, siostry Kleine Dirka. Bardzo dobre pochodzenie i ładną budowę jak na Kopmana ma ten gołąbek. To jest następny oryginalny gołąb Gerarda Kopmana z 2011 roku. Jest to imbret na Kleine Dirka. Tak samo jest, czyli on jest synem Kelenu, który super latał w pierwszej dziesiątce, pierwszych dwudziestkach na kilka tysięcy gołębi, kilkanaście tysięcy gołębi. Miarę jeszcze jest młody samiec, także ma już sporo dobrego potomstwa. No ale na wybitne się czeka dalej, jak to się mówi. To jest też gołąb rasy Kopman, ale to już jest gołąb od Jakoba Portfila, gdzie właśnie w prasie ten hodowca holenderski, z tym hodowcem holenderskim były wywiady i on posiadał dobre wyniki i wygrywał loty też okręgowe, narodowe. I właśnie siostra tego gołębia wygrała lot narodowy i zajęła 25 i była 25 asem Holandii na średnich dystansach jako młody gołąb. Wśród starych oczywiście, bo oni mają też, że może zgłaszać na ten. I jest to powybitne, dlatego Jakoba Porfila, że posiadał gołębie Kopmana z tej samej linii, które miał Peter de Merwa, swojego Ripleya. Czyli oto jest wnuk Activision. Activision to była córka Mr. Evermana razy Yimin. Yimin znowu też jest matką Amore, a Amore z Kleinem Dirkiem tworzyła super parę rozpłodową. Jeszcze ten gołąb daje bardzo dobre potomstwo. Od krótkich po długie loty. Im dłuższe loty, to już bardziej wytrzymałe gołębie są. Jego gołąb jako roczny zdobył w katastrofalnym locie 18 miejsce w oddziele. Katastrofalne, bo bardzo mało gołębi wróciło. Poginęło dużo nam gołębi. Załatwił nam sezon nawet w 2012 roku ten lot. Załatwił nam sezon, że praktycznie nikt z oddziału nie zgłaszał wyników do okręgu dalej. A jego syn jako roczny 12 konkurs zdobył. Następny syn, drugie miejsce
z krótkiego lotu, piąte z 500, także super w rozpłocie. Te gołębie latają i dalej dobrze przekazują, bo i wnuki, roczniak w tamtym roku na 7499 gołębi zajął 157 miejsce w rejonie. To jest najnowszy nasz nabytek. Kupiliśmy go w styczniu na aukcji na Pipie. Jest to gołąb oryginalny Petera de Merwe, syn Ripleya i Promis. Promis zdobyła pierwsze miejsce na 44 tysiące, pierwsze miejsce na 25 tysięcy i tak dalej, czołowe konkursy. Ona pochodzi z wybitnych gołębi. Jej babka to La Primavera, którą kupił po sukcesach ten Hans Eierkamp i synowie, zdobyła 10 pierwszych konkursów i to pierwszych konkursów zdobyła na kilka tysięcy gołębi, na 10 tysięcy, przepraszam, 8 tysięcy, 7 tysięcy, 6 tysięcy, 5 tysięcy, 4 tysiące i tak dalej i wiele czołowych gołębi. Czyli Promis jest babką La Primavera. Ojcem Promis był Adonis, wnuk Zitera od Kopmana. Zitter to jest słynny gołąb u Kopmana, jeden z bazowych gołębi lotowych i rozpłodowych. Sam zdobył pierwsze miejsce i czołowe konkursy. Był tam asem lotowym. Także to wszystkie, wstecz pokolenia występują bardzo dobre gołębie. Natomiast ojciec jego jest Ripley. Ripley to jest baza gołębi u Petera de Merwy. Był to gołąb od Ripley był gołębiem od Marcela Sangersa. Natomiast Marcel Sangers wyhodował jego po dwóch oryginalnych gołębiach Kopmana. Jest to gołąb wybitny w rozpłodzie. Jego dzieci zdobywają piąte, szóste, ósme, dwunaste i tak dalej w lotach narodowych i okręgowych. Jak byliśmy u niego pierwszy raz w 2013 roku, to bardzo dużo mówił właśnie o tym gołębiu. Mówił, że jest jeden z najlepszych rozpłodowych gołębi. Pokazał nam, później jeszcze w wolierze pokazywał. I dlatego jak była okazja jego kupić na aukcji, to mimo tego, że tam jest że on jest z 2008 roku, zdecydowaliśmy się na niego kupić, ponieważ on jest 50% Kopman. I jeszcze z tych samych linii, co my mamy. U nas się sprawdzają Petera de Merwe, dlatego zdecydowaliśmy się go kupić i dołączyć do naszych wcześniej nabytych gołębi oryginalnych Kopmanów, żeby skumulować dobre geny, ponieważ on jest i jego dzieci dobrze latają i przekazują dalej. Tak samo te nasze oryginalne Kopmany też mają to w sobie, bo i u nas i odsprzedamy komuś i super latają. Zanim wiedzieliśmy, że kupimy Harleya, to kupiliśmy właśnie córkę jego. To jest córka Harleya, wcześniej widzianego samca. A Harley był złączony z Dianą. Diana wywalczyła pierwsze miejsce na 35 tysięcy gołębi. Sama dała dobre potomstwo i Diana jest wnuczką Promis. Także Promis sama dobrze latała i dała w następnych pokolenia dała super gołębie. Czyli Dianę na 35 tysięcy, Marcela, który też zdobył na pierwszy konkurs narodowy. I dlatego zdecydowaliśmy się kupić tego gołębia. To jest pierwszy rok gołąb w naszej hodowli. To jest córka Mr. Ablis. Mr. Ablis zdobył pierwsze miejsce na 18 900 gołębi. Narodowo i on jest wnukiem Ripleya. Natomiast matka znowu jest Diana, która zdobyła pierwsze miejsce na 39 tysięcy narodowo. No, jest to oryginalny gołąb Petera de Merwy. Jest to następny gołąb oryginalny Petera de Merwy. To jest inbred na Ripleya. Ojciec to jest Top Breeder 458. Ojciec Mr. Ablis, wcześniej oglądany samiczki, która była właśnie po Mr. Ablis. Matka znowu też jest córką Ripleya razy Kathleen.
Katlin też zdobyła pierwsze miejsce na 25 tysięcy chyba gołębi. To jest gołąb z 2013 roku. Przywieźliśmy go późnego, także w tamtym roku dopiero do lotów nie wychowaliśmy nic, dopiero w tym roku do lotów. Dzieci Ripleya wygrały 11 lotów narodowych. Także to jest ładny wyczyn. I ileś tam wnuków jego tak samo loty narodowe i okręgowe wygrywają. Czy prowincjonalne, tak jak u nich się mówi. Jest to następny gołąb oryginalny od Petera de Merwy. Jest to brat poprzedniej samiczki. I to jest po top brederze 548, który jest ojcem Mr. Ablis. Mr. Ablis znowu jest ojcem Arie, który wygrał lot narodowy na 13 tysięcy. Także to z pokolenia na pokolenie te gołębie, jak do tej pory, zawsze wydają jakiegoś zwycięzcy. Lub czołowe konkursy, co zdobywają gołębie. To jest następny oryginał od Petera de Merwe. Syn Nev Ripleya, który sam miał dobrze latał, ale jeszcze lepszy jest rozpłodowiec. Był rozpłodowiec, znaczy, który został sprzedany już, Peter de Merwe go nie ma. I który dawał dobre potomstwo, bo to był jeszcze młody stosunkowo rozpłodowiec. 10 narodowy, 11 narodowy, także... I też był nabyty w 13 roku jako późny gołąb. Także w tamtym roku tylko w bliskim pokrewieństwie do rozpłodów, a w tym roku młode już idą na gołębnik lotowy, młody gołębik. I jeszcze chciałem dodać, że to jest też imbret na Ripleya, bo matka to jest córka Ripleya i ojciec to jest syn Ripleya. Jest to syn wspomnianej poprzednio samicy oryginalnej Gerarda Kopmana, córki Golden Blue razy Annabelle. Ona była sparowana z samcem Jeffsony, czyli Hoban, razy Van Dyke, wnuczka kanibala. Dlatego gołębie Kopmana krzyżujemy do lotów. Bardzo dobrze się sprawdzają z Hobanami, z Vossami, czyli rycami Jansenami od Heinzville Ryca, także z Marcelami Arbrechtami. Jest to gołąb, który co roku przez 4 lata był albo w A kategorii, albo w B kategorii. W 13 roku był w kategorii średni dystans i był w drużynie, która zajęła 18 miejsce w średnich dystansach. Dwa razy pierwszy konkurs zdobył jako roczny w Polsce, tak, był w drużynie, która zdobyła 18 miejsce w Polsce na średnich dystansach. Jako roczny już zdobył pierwszy konkurs z 500, gdzie u nas padał deszcz, a w regionie zajął na kilka tysięcy, bodajże już nie pamiętam, chyba na 7, ale nie, na 5 tysięcy coś zajął trzecie miejsce. Także wybitny gołąb, lotnik. To jest następny wybitny lotnik, który w 2013 roku był w drużynie drugie miejsce w Polsce w lotach długich. Był pierwszym asem w C kategorii oddziału, pierwszym asem w okręgu i trzecim asem w regionie w kategorii C. Upał, nie upał, czołowe konkursy. Jemu nie przeszkadzała żadna pogoda. No, pochodzi on po ojciec, to jest Grunderars Kopman razy Van Dyke. Natomiast matka to jest syn Vossa razy Huben. Jest to potomek wspomnianych wcześniej oryginalnych samiczek Kopman. I od razu on był w drużynie 6 miejsce w GMP w Polsce. Był i w długich dystansach, druga drużyna w Polsce w długich dystansach i 6 miejsce w Polsce w Generalnym Mistrzostwie Polski on był w drużynie. Następny wybitny gołąb lotowy, który zdobył drugie miejsce w długich dystansach w Polsce w 13 roku, a 6 miejsce
w Generalnym Mistrzostwie Polski w Polsce w 13 roku. Jego matka to już wcześniej wspominana córka Duko Razy Gazira. Natomiast ojciec to był wnuk naszego superlotnika, który zdobył 14 konkursów w 9 roku i był najlepszym gołębiem długodystansowym w oddziele, 4 miejsce w okręgu. Także to jest potomek, to jest prawnuk tego gołębia. Jest to gołąb o numerze 1250. Jego brat z gniazda, 1251, super latał, zdobył 11 konkursów, był asem w maratonie, tylko na ostatnim locie w 13 roku zginął. Też ten gołąb jest obecnie w rozpłodzie. Wszystkie te asy z 13 roku zostały w tym roku przeniesione do rozpłodu. No, jeden z naszych, z następnych wybitnych gołębi lotowych, on już jako roczny zdobył pierwszy konkurs z lotu. Był pierwszym asem w średnich dystansach, w kategorii B, w oddziele już był. I w następnych latach to samo, gdzieś zawsze jest w czołówce, w oddziele A kategorii lub B. W 13 roku to był najlepszy lotnik w GMP, w okręgu i w oddziele, a w okręgu zajął 6 miejsce w kategorii B. Czyli on należy też do tych drużyn, które nam dały te miejsca w Mistrzostwie Polski w 13 roku. Wybitny lotnik, wybitne pochodzenie, bo jego ojciec to jest gołąb, który zdobył 14 konkursów na 14 i był 5. asem Polski w czasopiśmie hodowcy w kategorii D. Matka natomiast to jest Kopman od Jakoba Porfila z linii właśnie tej co Ripley, Activision, Mr. Everman, Kleine Dirk, Amore. Także on ma tu najlepsze pochodzenie. I zdobył 3 razy, w swojej historii zdobył 3 razy pierwszy konkurs. Jego synowie, dzieci latają dobrze i dobre są w rozpłodzie, bo mamy też na gołębniku lotowym jego dzieci i też mamy jego dzieci już w rozpłodzie, bo on już jako lotnik dawał dobre potomstwo, które się sprawdzało i w lotach, i w rozpłodzie. Jest to znowu jeden z wybitnych gołębi w naszej hodowli w lotach. I do tego jeszcze piękny gołąb. Mógł startować w kategorii standard, ale no, nie mamy czasu, nie wystawiamy po prostu ten gołębi. Jest przepięknej budowy, piękna głowa.